Hej, taka historia z życia. Jest pewien kanał na YouTubie, który ma tam gdzieś 300 tysięcy subskrypcji w danej dziedzinie. Zarabia, podejrzewam, tam kilkadziesiąt tysięcy złotych. Już nawet rośnie to wzwyż, bo tam różne promocje, różne to, tam dużo dochodzi. Dla mnie ciekawy kanał, interesujący, fajny. No ale ostatnio mój kolega, fakt faktem inteligentny, mądry, nie powiem, mówi: nie no, widziałeś ten kanał? Dramat. Dramat, dramat, dramat. I ja bym zrobił to 10 razy lepiej. Oprócz tego jeszcze ma brata informatyka, więc oprócz tego, żeby to zrobił 10 razy lepiej, to do tego, cytuję jego słowa, ma brata informatyka, czyli jeszcze lepiej by mu to poszło w kilkudziesięciu razach. Tak można powiedzieć. Druga historia. Teraźniejsza. Piątkowy uczeń, piątki, szóstki, tam innego nie interesowało nigdy oceny. W danej dziedzinie, w danej branży robi spektakularny sukces w moim mieście. Spektakularny. Czyli no jest, można powiedzieć, top of the top w tej branży. Zarabia też, dobrze sobie życie układa, jak najbardziej zarobki są ok. Dobrze wygląda, wygadany, inteligentny, niesamowicie. No i ostatnio zadałem mu pytanie, mówię, no bo skoro masz tą branżę, to mógłbyś ją jeszcze popchnąć internetowo, mówię, żebyś popłynął razy 10, czyli jeszcze jest 10 razy bardziej byś zarabiał, bo byś i szkolenia pokazał i takie, i owakie, i poszłoby ci to jeszcze razy 10. I ten sam facet, kiedyś, gdy ja dałem wywiad, bo gdzieś tam nie rozmawialiśmy przez chwilkę ze sobą, ten sam facet, gdy tam miałem jakiś publiczny wywiad, to on skomentował mój wywiad w samych negatywnych rzeczach. Same negatywne podpunkty i to napisał publicznie jeszcze. Że to, że mi nie wyszło, że to, tak. Tam było chyba z 10 tych, gdzie tam inni pisali, że bardzo fajnie, że to, że tamto, a on napisał mi 10 wszystkich rzeczy na nie. Po prostu dramat. Mógł to napisać oczywiście na Messengerze, ale napisał to publicznie. I ja zapytałem go, dlaczego on nie tworzy tych teraz szkoleń internetowych jeszcze dodatkowo do swojej branży, no bo płynąłby by już w setkach tysięcy zarabiał miesięcznie. Nie w dziesiątkach, ale w setkach. On mówi do mnie: piątkowy, szóstkowy uczeń. Bardzo inteligentny. No wiesz, ja przed kamerą bym się zgubił i tak dalej, i tak dalej. Znajome odczucie? Zauważyliście, że te omnibusy książkowe, te piątkowe, te wszystkie, które po prostu wiedzę mają wypełnioną po mózg i nawet za włosy wychodzi? Po prostu są posrane w majtki. Wulgarnie mówiąc. To można powiedzieć. Dlatego nigdy, przenigdy nie słuchajcie ludzi, którzy w danej dziedzinie czegoś nie zrobili. To, że komuś tam coś wychodzi, bo klepnął którąś dziedzinkę i ona mu wychodzi bardzo dobrze i gdzieś tam z niej pieniądze zarabia, to nie znaczy, że on będzie twoim dobrym doradcą. Bo on sam jest tak przestraszony, że on się boi spojrzeć w lustro. Po prostu. To, że ktoś miał piątki, to, że ktoś miał szóstki, to, że ktoś skończył 5 fakultetów, on jest jeszcze bardziej czasami przestraszony niż ustawa przewidziała. Dlatego uważajcie na takich doradców. Uważajcie na takich ludzi, którzy wam doradzają. Uważajcie, aby mieć dystans do pewnych ludzi w rozmowie. Oni przeważnie powiedzą wam, że coś jest nie tak, albo po prostu powiedzą, że nie dacie rady. A wiecie, dlaczego wy nie dacie rady? Tylko z jednego powodu. Bo wy zawsze dacie rady. A oni, mówiąc, że wy nie dacie rady, patrzą tylko i wyłącznie z własnej perspektywy tego, że oni nie dadzą rady. To jest największy paradoks z paradoksów. Weźcie sobie ten film do serca, bo pseudo-doradców dookoła macie pełno i to niesamowitych omnibusów książkowych. Czasami tyle mają fakultetów i tyle znają języków i tyle mają branż, a są tak słabi, że ustawa tego nie przewidziała. Hej.